Agnieszka, temat, który jest po prostu mega hot i za który ogromny szacunek także ode mnie. 30 kg, dieta, fantastyczna sylwetka. Jak ty tego dokonałaś, moja droga? No ciężko było, bardzo ciężko było. Łzy, pot, ćwiczenia, dieta, suplementacja. Wyczekałam się po prostu wszystkiego, do czego robię, chociaż na wakacjach to mam tak, że odpinam guzik od spodni i wtedy sobie to poluzuję dietę, no i wracam, mam 3 kilo więcej, no co mam powiedzieć, no. Było, wiesz. Troszeczkę szerszą sukienkę się ubierze, to nie widać, ale wrócę do domu i z powrotem wracam na dobry styl życia, do mojej siłowni, do kochanych warzyw, owocków, moich szejków, a tutaj sobie troszeczkę pozwalam. Ale rzeczywiście 30 kg przez przeszłe lata to była totalna orka, totalna orka. Każdy sobie myśli, że to tak łatwo odrzucić kilogram, cieszyć się tym, ale to nie jest jak wszyscy dookoła wody, chipsy piją sobie proseczko, a ty wodę czy z cytrynką. Także... Ojej, trzeba... czyli alkohol też odstawiłaś. Tak, wiadomo, no wiadomo, alkohol tym bardziej, tylko że od alkoholu się puchnie, to są puste kalorie i akurat w moim przypadku było tak, że ja wtedy nie chudnę, tylko do przodu jeszcze z wakacji. Wracam z wakacji, mam 3 kilo, kosztem tego, że tutaj o, leje się prosecco i się pije, ale wrócę do domu, sięgam, nie ruszam nic. No dobrze, ale wróćmy do początków tego odchudzania, no bo jakby wiadomo, efekty są fenomenalne i na pewno cię motywują. Kiedy był taki punkt, kiedy stwierdziłaś, że okej, dzisiaj zaczynam i jaki był w ogóle twój cel? No bo tak 30 kilo to jest bardzo, bardzo dużo. I czy ty od samego początku na przykład sobie założyłaś, że właśnie tyle schudniesz, czy to po prostu tak szło, 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 no i tak jakoś się wyszło? Na początku nie, ja bym określonego celu. Po prostu tak szło, szło, szło i samo poszło. Nawet nie spodziewałam się, że to będzie aż 30 kg. Sami nawet było i 32, ale wiadomo, trochę dwa w tom, więc to już mi nie robiło. Ale początki były naprawdę trudne. I działków to miałam chyba, nie wiem, z kilkanaście, bo to zawsze jak kobieta się zaczyna odchudzać, to sobie mówi od poniedziałku. Od poniedziałku dobry program, pójdziemy na siłownię, i tak dalej. No i tych poniedziałków to, powiem ci szczerze, było kilkanaście. To w ogóle się nie zmieniały. Ale pewnego dnia powiedziałam sobie, albo teraz, albo weszłam na wagę, ważyłam jakieś 106 gramów i powiedziałam sobie, że to jest dosyć. To jest dosyć. Każda moja koleżanka wyglądała fenomenalnie, a ja wyglądałam jak taka foka, zapasiona w ogóle. W lustrze widziałam się zupełnie inaczej, bo wiadomo, kto jest kobieta, tutaj stanie inaczej. Ta tu rączka w górę, więc te lustro trochę też przekłapało mnie. Ale powiedziałam, że koniec. Koniec z tym, zaczynam ćwiczyć, zaczynam walczyć, zaczynam zdrowo jeść, zaczynam zdrowo gotować, co nie było łatwe, to nie jest nawet łatwe, bo wiadomo, jakoś nowo trzeba to wszystko rozpracować, kilków dziennie to trzeba gotować. Z początku też korzystałam z pudełkowego, ale powiedziałam sobie, że no, ja też wyjeżdżam dużo. Potem te pudełka zostawały w domu, ja tego nie. Teraz powiedziałam sobie, sama sobie gotuję, sama sobie robię, nie mam też żadnego. Nigdy też nie miałam żadnego trenera, metody i błędów. I zobaczyłam sobie taką dietę, z tego skorzystałam, tu mi to nie pasowało, to odrzuciłam. Chlebek, wiadomo, jasny, zamieniłam na ciepły, piję coli, nie piję wódki, nie piję gazowy, bo to rozpycham. Mięso jem jeszcze, ale to tak wiadomo, unikam. Także wszystko jest oparte na warzywkach. Agnieszka, a kto cię najbardziej wspierał? Tak, ćwiczę 5 razy w tygodniu, na wylewam godzinny pot i wracam. Ostatnio jeszcze biegałam, mi akurat coś nie podpasowało. Dla mnie szanuję i uwielbiam ludzi, którzy biegają i dla mnie to jest wielki szacun. Mnie to nudzi. Mnie to nudzi. Właśnie wiem. Powiem ci, że mam podobne odczucia, więc tu się rozumiemy, chociaż może jakby jakaś fajna muzyczka czy coś i wtedy to bieganie pewnie... Też nie da rady. Ja już próbowałam wszystko. No nie da rady. No, nie biegam. No po prostu dla mnie to jest za nudne. A na siłę chwileczkę, tam chwileczkę, tu jakieś gumy, tu jakieś tangi, więc coś się dzieje. Aga, a kto cię najbardziej wspierał w tym odchudzaniu? I czy miałaś na przykład taki moment, że mówiłaś, nie, no nie dam rady? No, było tak. Najwięcej mnie wspierał oczywiście syn,
mama, jeszcze tydzień i zobaczysz jaka laska, i zobaczysz jak wyglądała, i zobaczysz, spodnie ubierzesz, rozmiar mniejszy. Ja mówię, dobra, no to jeszcze tydzień, ale były takie momenty, gdzie już miałam tego wszystkiego dosyć, bo ja też myślałam sobie, że ja schudnę te 30 kg i wiesz, i high life, i w ogóle zapomnę i wrócę do pizzy i ja w ogóle nie przytyję. A to nie jest tak, no to jest praca naprawdę już do końca. To trzeba tutaj sobie zresetować w głowie wszystko, żeby dobrze szło. Tak, to jest no. Takie, wiesz, że po prostu niestety, no jak się wróci, to może się pojawić ten efekt jojo. I teraz pytanie, dokładnie. Obawiasz? No, czasami mam jeszcze chwilę załamania, ale patrzę, spoglądam na coś, żebym to zjadła, ale za chwilę sobie mówię, nie, no ja tu będę musiała znowu na siłowni za 40 na tym rowerze, albo na czymkolwiek. Nie, nie chcę, nie ruszam, nie dla mnie. Ale robisz chyba takie cheat daye? Robisz sobie na przykład czasami takie cheat daye, czyli że... Robię, oczywiście, że robię, bo tak to inaczej bym też nie jechała, ale staram się najmniej ich robić, ale robię, to wtedy pozwalam sobie i na pizzę, i na lody, i nie zjem całej pizzy, bo też nie zmieszczę już, ale pozwalam sobie na takie różne dobrodziejstwa. To jest ta waga, którą chciałabyś utrzymać, czy jeszcze walczysz o to, żeby na przykład 2-3 kilo było mniej? Oczywiście nie. W wakacjach, no tutaj wiadomo. Tak, teraz się dobrze czuję, więc ja jakbym jeszcze, może wiesz, no ktoś spojrzy na mnie, powie sobie, że mogłabym jeszcze, ja się dobrze czuję. Ja już dobrze się czuję, więc już nie muszę chudnąć. I co, i faktycznie wymieniłaś swoją tak garderobę na przykład na bardziej obcisłe rzeczy? Po tym no wymieniłam, no wiadomo, wiadomo. Miałam po prostu spadachrony, jak ja to mówiłam, namioty na wszystko, a w tej chwili bardzo fajnie w takich obcisłych sukieneczkach, jeansu, czy jakiś leggingsach, ty brzuch, wiesz, no gdzie bym kiedyś z odkrytym brzuchem się spotkałam w ogóle. A teraz to cieszę się, że mogę wystąpić czymś, wiesz, króciutkim i coś A to na to mąż? No, on nie jest typem zazdrośnika, więc daje mi wolną rękę, dopóki też chyba nie przekroczę pewnej granicy, ale cały czas to akceptuję.